Witam serdecznie wszystkich. Nagrywam dzisiaj 21 marca. Nagrywam ten film z kilku powodów, zaraz wam przedstawię z jakich. Ale króciutko najpierw pomodlę się, tak? Jeśli pozwolicie. Ojcze, dziękuję ci za to, że dałeś mi kolejny dzień, że mogę dzisiaj jeszcze czuć się na tyle dobrze, że mogę siedzieć wyprostowany na tym łóżku, że mam siłę do tego, że dajesz mi jeszcze w miarę jasny rozum, że nic nie odbiera mi tego światła w głowie. Dziękuję ci za to wszystko, co mnie spotyka w ostatnim czasie, bo dużo się dzieje. A teraz proszę cię o to, żeby twój duch prowadził mnie. Żeby twój duch prowadził też tych wszystkich ludzi, z którymi mam kontakt, z którymi rozmawiam. Widzę, że coraz więcej ludzi wchodzi mi na ten kanał. To gdzieś zaczyna się w przestrzeni rozszerzać. Proszę cię, żeby to było ku twojej chwale wszystko. Żebyś ty był wywyższony. Żeby ludzie się dowiedzieli o tobie, jedynym Bogu, jedynym Stwórcy i o twoim Synu. To wszystko w imię właśnie Jezusa Chrystusa. Amen. Dzięki serdeczne. Bogu dziękuję naprawdę za to, że mam taką możliwość, że mogę nagrywać. Słuchajcie, najpierw o moim raku, jak się czuję. Rak jest w tym samym miejscu, w którym jest. Coś się zmieniło, wiecie co? Jedzenie tych zielonek, tych moich chlorelli mojej i jęczmienia. Rzeczywiście tego zjadam dużo. 5 takich kopiastych łyżek rano i 5 kopiastych łyżek po południu. Staram się robić to na czczo, czyli żeby był żołądek pusty, plus 3 razy dziennie biorę chlorelle po 30 kapsułek. To są duże ilości, duże dawki. Ale faktycznie coś się we mnie zmieniło. Przez to jem zdecydowanie mniej, bo mi się jeść nie chce. Czuję się tak, jakbym był naładowany tym jedzeniem. Taki napompowany. Czuję się po prostu najedzony. Bardzo mi smakują surowe rzeczy. Przepraszam za te takie podskoki mojego żołądka. Jadłem 2,5 godziny temu. Cukier mam na poziomie 112, bo mierzyłem sobie. Jakoś coś się wyprostowało, coś się równa. Nie wiem, czy wyjdę z tego. Jeżeli wyjdę z tego raka, to rzeczywiście będę szczęśliwy. Jak wyjdę z raka, jeżeli się okaże, że w pewnym momencie, że tego raka nie ma, co może trwać pół roku, może trwać rok, nie wiem ile, a może się to skończyć za chwilę, moje światło może zgasnąć w każdym momencie rano. Iwonka może mnie znaleźć no po prostu zimnego, już bez oddechu. To jeżeli wyjdę z tego, to opowiem wam, co robiłem, jak to robiłem. Nie ma cudownego środka. Nie ma czegoś takiego, że bierzesz cudowną wodę jakąś tam najcudowniejszą, albo bierzesz suplementy, najcudowniejsze witaminy. Nie, nic takiego nie działa. To musi być takie kompleksowe uderzenie. Ja się skoncentrowałem na, wiecie co, na wsłuchiwaniu się w ten cichy głos, który do mnie przemawia i mówi: Zbyszek, zrób to, Zbyszek, zrób tamto. Albo nie rób tego, albo nie rób tamtego. I na tym się raczej koncentruję i skupiam. I opowiem dokładnie, co robię. Na razie rzeczywiście czuję się dobrze, tak jak po tej głodówce czułem się bardzo dobrze i w trakcie tej głodówki 42 dni. I po tej głodówce czułem się równie dobrze. Tak teraz, jak już odżywiam się, coraz mniej mi się chce jeść, bo okazuje się, że jak siedzę w łóżku, to wydatek energetyczny jest naprawdę minimalny. Niewiele muszę jeść, żeby żyć. Jest mi ciepło, nawet teraz mam okno otwarte. No w domu jest tutaj 23 stopnie, także jest bardzo ciepło. Na dworze jest plus 9 stopni. U mnie tutaj na wsi, może gdzieś dalej, jest jeszcze wyższa temperatura. Wiosna idzie, bardzo wyraźnie to czuć. Czuję się dobrze, energii mam dużo, głos mam silny, oddech mam taki fest. Jest ok, jest dobrze. Piję wodę, teraz piję wodę z cytryną. Dużo wody piję. Taki baniak 5-litrowy moczu. No 4 litry moczu tak na dobę mi schodzi, więc to znaczy, że 4 litry tej wody wprowadzam w siebie. Średnio tak około. Ale przy tych zielonkach no musi to być, bo one pobierają bardzo dużo wody.
i jest jak jest. Nie będę jęczał i narzekał. Wiecie co, Bogu dziękuję za to, że mam takie nastawienie do życia jakieś optymistyczne i tego powera mam tyle. I wielu z was, oglądając mnie, widzi to. I faktycznie, wiecie co, no, chwalę Boga za to, że takie doświadczenie przechodzę. Może to komuś pomoże, nie wiem. Jeśli pomoże, to będę się cieszył. O czym chciałem z wami dzisiaj porozmawiać? Krzysiu Stefaniak napisał do mnie, Krzysiu zgadza się na to, żebym jego nazwisko udostępniał, napisał do mnie, że zauważył, że w internecie rozgorzała walka. To są wojenki takie, jakiś jeden kanalik przeciwko jakiemuś drugiemu kanalikowi. Ludzie się zwalczają i on mówi, ty, jestem załamany tym, co się dzieje, bo to rzeczywiście dzieje się coś niedobrego. Zaczynają się pojawiać takie tematy jakieś kontrowersyjne, nie do udowodnienia jednoznacznie w Biblii i mówi, zaczyna się jakaś wojna, jakaś walka podjazdowa, co to się dzieje? No i wiecie co? I ja rzeczywiście, ja to samo zauważyłem. W ogóle w internecie, internet jest bardzo ciekawą rzeczą, jak się wybiera ciekawe rzeczy w internecie, to fajne sprawy się pojawiają. I wiecie co, chciałem dzisiaj do was tutaj przyjść z takim ciekawym właśnie tematem. Oglądam sobie rozmaite kanały w internecie. Pokażę wam kilka z nich, cztery z nich wybrałem. Pokażę wam bardzo ciekawe kanały i spróbuję ustosunkować się do nich i powiedzieć parę słów o nich, o tych kanałach. I no, będzie to też jakaś tam reklama dla tych kanałów, ale uważam, że są godne tego, żeby je reklamować. I powiem wam, jak ja to widzę z boku. Najpierw włączymy tutaj taki kanał. No to już nie kanalik, to już jest kanał, który sobie dzisiaj obejrzałem sobie dwa czy trzy odcinki. Człowieka, który nazywa się Robert Fryczkowski. Frycz Trener. Frycz Trener się nazywa ten kanał, a to jest taki gość. O. To jest taki gość, który mówi bardzo ciekawe rzeczy. Ma 25 tysięcy subskrybentów. Ten odcinek, który w tej chwili mam włączony, 14 tysięcy ludzi obejrzało, ale ma takie odcinki, gdzie oglądalność jest na poziomie tam 250 czy 300 tysięcy. Bo facet jest niesamowity. Muszę wam powiedzieć, że gość jest, no puszczę wam kawałeczek, żebyście zobaczyli, jak on mówi i o czym on mówi. Jaki jest los naszej motoryzacji? I co mamy, czekajcie, a co będziemy mieli? Bo ja w przyspieszonym tempie, ponieważ to są takie odcinki 20-minutowe, a chciałbym obejrzeć ich więcej, no to dałem 1,25 prędkość. Naturalna prędkość, prawdziwa prędkość tego jest taka. Jak to będzie wyglądać w praktyce? Wydaje mi się, że teraz są najlepszy okres w dziejach motoryzacji, taki indywidualny. To znaczy, był taki bardzo dobry okres w latach 50., 60. w Stanach Zjednoczonych, te limuzyny z okonami, tanie paliwo i w ogóle. Dobra, nie będę więcej dalej puszczał, bo to nie o to mi chodzi. Gość na rozmaite tematy mówi. Zaraz otworzę jego kanał i pokażę wam na przykład, o czym on mówi. Świadome wyłączanie zasobów pod pretekstem i tak dalej. Biznesmeny. Proszę przynieść na jutro swoje narzędzia. Audi Commercial Mechanics jakieś tam. To wszystko dla naszego dobra. To tylko zawsze dla naszego dobra. Wiecie co, no facet jest geniuszem dla mnie. Jest geniuszem dlatego, że ma taki sposób przekazu niesamowity, że można boki zrywać, jak on o pewnych rzeczach mówi, ale jest szalenie inteligentny, bystrzacha, no piękny człowiek. Wiecie co, piękny człowiek. Nie obraża nikogo, natomiast używa kolokwialnych słów czasami, ale one są, wiecie co, one są zasadne w tych miejscach, gdzie on je używa i one tak pasują, że mi to w ogóle nie przeszkadza. Ja nie lubię przekleństw, nie lubię bluzgania, prostackiego bluzgania, natomiast tutaj jest to wmontowane w taki sposób, że on wie, co mówi.
I wiecie co? Pokazuje, demaskuje rzeczywistość tego Matrixa, w którym żyjemy. Całkowicie. Wiecie, to tak jakby zasłonę zdejmował i pokazuje cały ten brud korporacyjny, ten syf wszechrządowy, ogólnoświatowy, ten trend. Z tym, że on pokazuje to wszystko z punktu widzenia takiego normalnego, przeciętnego zjadacza chleba, konsumenta i mówi, ludzie, nie dajcie się walić w trąbę. Nie bądźcie głupi, tylko bądźcie mądrzy. I wiecie co? Bardzo dużo daje do myślenia, naprawdę. Z tym, że mówię, z poziomu konsumenckiego takiego i z poziomu takiego przeciętnego zjadacza chleba, co jest bardzo dobrą rzeczą, tylko on nie ma w nim świadomości, nie wiem jak jest, musiałbym z nim porozmawiać tak osobiście, czy on ma świadomość tego, w jaką stronę to idzie i on wierzy, że dobro zwycięży tutaj na ziemi, że my jak się tak zbierzemy, my wszyscy konsumenci, ci mądrzy ludzie, jak się zbierzemy, to dobro wygra. Nie wygra. Panie Frycz, trenerze, nie wygra dobro, ona przegra. W efekcie wygra, ale musi być interwencja z zewnątrz. Musi być interwencja od strony tego, który wszystko wie, który stworzył świat i stworzył ten świat wolnym. On wszystkie światy stworzył wolnymi, ale na naszej pięknej planecie coś się popsuło. Tutaj się pojawił grzech, element grzech. I ten grzech doprowadził do tego, co mamy w tej chwili, doprowadzi do tej powszechnej kontroli, doprowadzi do tego, że wróci tutaj średniowiecze. Panie Robercie, średniowiecze wróci i to będzie dramat. Ludzie obudzą się z ręką w nocniku. Czekajcie, bo to jeszcze jedną rzecz chcę zobaczyć, informację. Nie, tutaj nic nie ma, kanały. Aha, bo on wiele kanałów, wiecie co, wiele kanałów poleca, ale tak mądrze poleca. Naprawdę to jest taki niesamowity gość. Chciałbym się z nim spotkać, czy telefonicznie, czy na wideo, rozmowie jakieś tam przez Messenger. I chciałbym mu pokazać tą rzeczywistość w ujęciu proroczym, żeby zobaczył szerzej. Ja wierzę, że on to zobaczy, bo to jest mądry człowiek, który słyszy ten cichy głos Ducha Świętego, który rozświetla i obnaża tą rzeczywistość. Tak jak Biblia jest napisana po to, żeby obnażyć cały ten syf, który jest. I to jest pan Robert Fryczkowski. Chyba Robert, nie wiem czy Robert, czy Roman, chyba Robert. Bo tu jest tylko trener Frycz. Gdzieś tam on przedstawia siebie, ale w tej chwili nie pamiętam. Trafiłem na niesamowity kanał. Wiecie co? Taki kanał. Kanał się nazywa Hayah TV. Ktoś mi go polecił w komentarzach. Już nie pamiętam kto. Pod którymś z moich filmów polecił mi, żeby obejrzeć ten kanał. I tutaj chłopaki zbierają się. Ten człowiek mieszka w Anglii. Chyba w Anglii. No gdzieś tam w tej brytyjskiej strefie. Jest kierowcą zawodowym. I najczęściej nagrywa z kabiny samochodu. Najprawdopodobniej wtedy, kiedy on ma pauzę. To wiecie co? On nie siedzi i nie ogląda filmów jakichś tam pornograficznych. Nie zaprasza do kabiny swojej panienek, które umilają życie kierowcom zawodowym. Zobaczcie, z czym on siedzi. Co on ma przy sobie? To jest Biblia. Gruba, piękna Biblia. Masa tych zakładek, sznurków. Tam takie sznurki zwisają. I ta Biblia jest czytana w sposób nieprawdopodobny. Nie wiem, ile on tam ma lat, koło 40. Wiecie co? I ten gość zajmuje się studiowaniem Biblii i odkrywa w Biblii, chyba lata już całe, odkrywa w Biblii piękno przekazu biblijnego. Poddaje krytyce chrześcijaństwo, to chrześcijaństwo takie, wiecie co, które się panoszy po całym świecie, które niewiele dzisiaj ma wspólnego z chrześcijaństwem. To jest to chrześcijaństwo, o którym kiedyś Gandhi powiedział, że jak czytam to, co robił Jezus i to, jaki był Jezus, to mówi, wiesz co, ja byłbym chętny, żeby być chrześcijaninem, ale jak
patrzę na was, chrześcijan, to nabieram obrzydzenia do chrześcijaństwa i nie chcę propagować w ogóle tej idei. Czyli zobaczcie, Jezus tak, chrześcijaństwo, które my prezentujemy, my, chrześcijanie, którzy nazywamy siebie chrześcijanami, okazuje się, jest do bani, kompletnie do bani, bo ono jest do bani. Pisze do mnie taki mój kolega, przyjaciel, nie wiem, człowiek, który mi naprawdę dobrze życzy, Tomek, a powiem kto, Tomek Przeradowski. Fajny facet, bardzo go lubię. Który też, wiecie co, on pochodzi z tej rodziny Przeradowskich i on zna od podszewki to chrześcijaństwo, to zielonoświątkowe takie chrześcijaństwo. Zna od podszewki, wiecie co, suchej nitki nie zostawia na nim. I rozmawiam z nim, on gdzieś tam schodzi, też skręca w taki swój kanał, taki, tam są elementy jakieś New Age, kosmologiczne, takie dziwne, ale jest niesamowity facet, piękny człowiek. I tutaj jak posłuchałem, okazuje się, że oni wzięli na tapetę mnie. Tutaj właśnie leci mój odcinek, gdzie rozbierają mnie po kawałku. Dokładnie. W kontekście zbawienia oczywiście wierzymy, że tylko i wyłącznie pokropienie krwią Chrystusa nas zbawi, ale tym pokropieniem krwią Chrystusa są konkretne czyny świętych, jest napisane, tak? Że bestia prowadzi wojnę, przepraszam, z tymi, którzy zachowują przykazania Najwyższego i mają świadectwo Jaszaja Chrystusa, za co będą prześladowani całe życie. Co jest? Wiara bez uczynków jest martwa. Oczywiście. Teraz jakby się to zaczęło z bratem, powiedzmy, na części rozkładać, no to w zależności od tego, co brat rozumie, jakby, tak by to przedstawił, ale powiedzieć tak, jak brat powiedział, że tylko od tego zależy, gdyby, jak to brat tutaj sformułował. Łączysz czas. No nie, jest to do końca prawdą. Teraz jeżeli wierzymy w to, że Chrystus zmartwychwstał, tak samo my musimy sobie zdać z tego sprawę, że tak jak on cierpiał, my też musimy cierpieć, tak? To jest normalna wtedy rzecz. Czyli to wezmę to, przeczytam. Czyli oprócz tego, bracie, co mówisz, co jest prawdą, no ale pozostawione same sobie, no nie jest to do końca prawdą. A gdzieś tam w internecie jest dostępny ten film bez... Nie trzeba płacić za niego, w pewnym razie. Próba ognia. I to są te życiowe nasze doświadczenia, w których uczestniczymy. Abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe. Co to są białe szaty? A szata to są uczynki świętych. Tak naprawdę, wiecie co... Dobra, nie będę dalej puszczał, bo to nie w tym rzecz też. Autor tego kanału, tam się spotyka czterech w sumie przez internet. Nie wiem, czy przez telefon, czy przez Skype'a, czy przez co tam, przez jakiś komunikator i rozmawiają sobie. Ale wiecie co? Zobaczyłem coś niesamowitego. To są ludzie, którzy budują tylko i wyłącznie na Słowie Bożym, tylko i wyłącznie na Biblii. I z tego, co zdążyłem wysłyszeć, słuchając nie tylko tego odcinka, to muszę wam powiedzieć, że jestem w szoku, jak piękne rzeczy ci ludzie odkrywają. W ogóle, czym oni żyją? To są ludzie, którzy mają Biblię, te Biblie są czytane, bo to widzę po kartkach, jak one wyglądają, po tym, jak są, wiecie co, zaznaczane tymi kolorowymi znacznikami, takimi mazakami, jak przeżywają te wszystkie słowa, które tam są, jak odkrywają znaczenie i wartość słów. Ja normalnie jestem w szoku. Mi szczena opada, jak widzę pięknych ludzi. I pomimo, że on się tam ze mną nie zgadza się najprawdopodobniej z powodu niezrozumienia tego, co ja mówię. Wiecie co, bo to tak czasami jest, że słyszymy coś, ale nie do końca my słyszymy to, co drugi człowiek mówi, bo trzeba byłoby pytać, słuchaj, czy ty miałeś na myśli, mówiąc to, czy miałeś na myśli to i to? I wtedy jesteśmy w stanie dojść do zrozumienia. Brałem udział kiedyś w takich warsztatach, w pięknych warsztatach, gdzie uczyliśmy się
słuchać tego, co ktoś mówi. Bo my bardzo często słuchając tego, co ktoś mówi, nakładamy taką naszą nakładkę na to, co ktoś mówi i przekłamujemy to. Stąd jest masa nieporozumień. I chłopaki tam rozmawiają, rozbierają ten mój film na kawałki. Dosłownie, puszczają kawałek, potem dyskutują, biorą Biblię. Te moje odpowiedzi badają słowem. No coś pięknego. No tak Berejczycy robili. Badali, czy tak się sprawy mają. I pomimo, że gdzieś tam mamy inne zdanie na niektóre tematy, na przykład oni mówią, że chrzest to nie jest to, co w wodzie zanurzenie. Chrzest to jest to, co w ogniu doświadczamy. W ogniu doświadczeń. To jest prawdziwy chrzest. Bo to, co w wodzie, i mają rację, ja się zgadzam z nimi całkowicie. To, co jest w ogniu, to są doświadczenia, które pokazują, gdzie ja jestem w danym momencie. Czy ja naprawdę jestem z Bogiem? Czy to zanurzenie w wodzie, czy ono jest początkiem mojej drogi, która zaczyna się od zrodzenia z ducha. My musimy zostać zrodzeni z ducha. I tak naprawdę to, co Jezus powiedział, będziecie ochrzczeni, czy Jan Chrzciciel powiedział, on was będzie chrzcił duchem i ogniem. Jan chrzcił wodą. My chrzcimy wodą też, przez wodę, przez zanurzenie w wodzie. Ale tak naprawdę to nie jest chrzest. To jest tylko ten pierwszy moment taki, zaznaczenie. Człowiek publicznie wyznaje swoją wiarę. Boże, wchodzę w to, idę za Tobą. Mam kontakt z takimi ludźmi, którzy czy ochrzcili się niektórzy, czy niektórzy chcą się ochrzcić, ale oni już są w tym chrzcie ogniem. Oni już idą tą ścieżką. I tutaj Seba chyba, on ma na imię, Sebastian chyba, ten kierowca z Anglii. Tam jest Seba, chyba Robert jakiś też. No jest tam czterech takich gości się spotyka. I wiecie co, to jest Kościół, to jest właśnie Kościół. To są ci wywołani, ta eklezja. Oni się gdzieś spotkali w przestrzeni internetowej, ponieważ jesteśmy porozrzucani po całym świecie. Spotkali się i wiecie co, i dyskutują, debatują, przeżywają tego Boga wspólnie. Coś pięknego. Muszę wam powiedzieć, że jestem przezbudowany. Coś pięknego. Bóg mi pokazuje ludzi, którzy chodzą z Nim, którzy badają Biblię, którzy są z tego powodu prześladowani. Nie tak jak my w kościołach mówimy, że o, dzisiaj katolicy, najbardziej prześladowany kościół, zobaczcie w Afryce. No tak, no jeżeli do Afrykanów, jeżeli jadą misjonarze i wiecie co, próbują wyczyścić z głów murzynów, którzy tam są, tych rdzennych mieszkańców Afryki, chcą wyczyścić im z głowy ich wierzenia i tam wmontować Chrystusa, no to jak trafiają na lokalnych, powiedzmy, jakichś tam przywódców tamtych ugrupowań religijnych, tej religii pogańskiej jakiejś tam, takiej czy innej, my ją nazywamy pogańską, jak trafią na takich obrońców tamtej religii, to im ucinają głowy, no to jest normalne. Gotują ich, zjadają ich. No są prześladowani, to jest oczywiste. Ale czy to jest prześladowanie dla Chrystusa? Nie. To jest prześladowanie spowodowane tym ingerencją w życie tamtych ludzi. Bo jak się Jezusa głosi? Musisz pokazać ludziom Jezusa, który zmienił twoje życie. Swoim życiem musisz pokazać Jezusa. Jeśli ludzie tam ci zobaczą, ci rdzenni mieszkańcy tych, nie wiem, jakichś tam dziwnych krajów pogańskich religii, zobaczą, że jejku, jakie to jest piękne. Jakie to jest piękne, bo przecież moralność to jest coś, co jest to jest aplikacja, którą wmontował nam w głowę Bóg. Moralność. I wszyscy ludzie wiedzą, że nie kradnij, nie cudzołóż, nie obgaduj innych, nie mów fałszywego świadectwa, że to są piękne rzeczy.
to jak poznają po życiu takiego misjonarza, który wejdzie w ich buty i będzie z nimi, i oni zobaczą tą inną religię, to oni wtedy ją przyjmą. Porzucą tą lepiankę na rzecz tego cudownego gmachu, który został wzniesiony przez ukazanie Jezusa życiem przez tych misjonarzy. I tutaj, jak słyszę ten kanał Hayah TV, ja się mogę z nimi nie zgadzać w jakichś tam kwestiach, ale to nie ma znaczenia. Ja widzę piękno Bożego prowadzenia tych ludzi. Coś pięknego. Jestem, no mówię, przezbudowany, widząc takich ludzi. Widząc ludzi, którzy badają Biblię, znają ją na pamięć. Ten facet otwiera Biblię na dany, pada słowo jakieś. I on otwiera Biblię i wiecie co? I zaraz czyta z tej Biblii. Przed Bogiem liczy się tylko i wyłącznie sprawiedliwość Chrystusa. Czyli my jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, z łaski przez wiarę. No, to jest po prostu chrześcijańskie, po prostu. Chciałbym powiedzieć, no, powiem chyba, nie wiem, czy nie, nie będę mówił. On, słuchając mnie w tym miejscu, z łaski przez wiarę, ja używam tutaj pewnego hasła, on się śmieje, on nie, wiecie co, on nie wyszydza mnie, tylko on widzi, że chrześcijaństwo, używając tego hasła, mówi tak, no Jezus zapłacił, krew Jezusa pokropiona, oczyszczony, to możemy sobie wracać do grzechów i żyć dalej tym starym życiem. A to nie tak. I on mówi prawdę. On mnie nie zrozumiał. Bo ja potem w wielu miejscach tłumaczę, co to jest z łaski przez wiarę. Że jeżeli łaska dotknęła twojego serca, ono przeżyło, twoje serce przeżyło łaskę z powodu łamania przykazań. Łamałeś Boże przykazania. Jakieś kłaniałeś się jakimś tam wymyślonym Bogom. Nadużywasz Bożego imienia, Bożego charakteru. Kradniesz, nie czcisz ojca i matki, nie szanujesz ich. Jeżeli ty żyjesz takim beznadziejnym życiem, a na twoich ustach jest ciągle z łaski przez wiarę, sorry, on to rozpoznaje, te rzeczy. I zaklasyfikował mnie do tego nurtu chrześcijańskiego, do tego, wrzucił mnie do tego worka, chociaż mówi, bo tam w paru miejscach później mówi, ciekawie ten gość gada. Wiecie dlaczego? My się spotykamy w pewnym momencie, to są takie dwa zbiory. Jest zbiór moich wartości i wierzeń, tu jest zbiór jego wartości i wierzeń. I on w pewnym momencie odkrywa, że nasze zbiory się dotykają. O kurczę, coś wspólnego znaleźliśmy. Badając dalej mnie, patrzy i mówi, o kurczę, coraz więcej mamy wspólnego, coraz więcej. I wiecie co? Przyjdzie taki moment, że te zbiory moich wierzeń i jego wierzeń, one się nałożą i okaże się, że my wierzymy w tego samego Boga. Ufamy temu samemu Bogu. I kiedy przyjdą prześladowania, potworne prześladowania, kiedy już się nie da żyć, my się spotkamy gdzieś tam w dżungli, jeżeli ja będę żył i będę chodził gdzieś tam w lasach. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale jego prowadzi ten sam Bóg, co mnie. Chociaż on nie jest zdeklarowany w żadnym kościele. On jest zdeklarowany w tym kościele, do którego Jezus się przyznaje. My jesteśmy wpisani w księgi życia. Jeżeli żyjemy do końca, wytrwamy w wierze, w zaufaniu, co będzie widoczne w naszym życiu, po uczynkach, po zachowaniu będzie to widoczne, to my jesteśmy z tej samej bajki. Jak spotkamy się w niebie, ja patrzę na twarz tego człowieka, na jego oczy, i mówię, wow, gościu, ty jesteś z mojej bajki. Ty jesteś z mojej bajki. Ja widzę jego łagodność, jego łagodny język, ciepły. No, ja to widzę. Widzę owoce ducha w jego życiu. Widzę, czym on żyje. Podejrzewam, że cała jego rodzina tymi wartościami żyje. Okej. Okay. Hayah TV, Hayah TV. Posłuchajcie, obejrzyjcie, jak zobaczycie tą twarz. Pokażę wam jeszcze jakieś tam inne jego
Na przykład on się ustosunkowuje do kwestii, tutaj do kwestii... Pokój Izraelowi, pokój wybrance, niech moc najwyższego będzie z wami, rodziną. Chwała Chaja. Słuchaj Izraelu. Słuchaj Izraelu. Chaja, moc nasza. Chaja, moc nasza. Ciąg dalszy nastąpił. 140. nagranie zatytułowane kontynuacja dwóch ostatnich odcinków. Kontynuacja poprzedniego odcinka. Okej, okay, i tutaj oni się ustosunkowują do mojego 140. odcinka mojego filmu. Podejrzewam, że zobaczą 141. ten, jeżeli on oczywiście wypali i będzie wszystko dobrze. Tego jeszcze nie słuchałem. Ale wiecie co, no w szoku jestem. Naprawdę jestem w szoku. Spotykam ludzi, którzy Jezusa mają w sercu. Ten Jezus jest żywy poprzez ducha, który ich prowadzi, tych ludzi. Coś niebywałego. Oni tam roztrząsają kwestię Jonasza w brzuchu ryby. Ciekawy jestem ich zrozumienia. Będę badał to. Ja na razie mam takie przekonanie, że był ukrzyżowany w piątek. Ale jestem otwarty, jeżeli się okaże, że źle myślę, to wiecie co, ja porzucam złe myślenie, jeśli oni mi biblijnie wykażą, tak jak tutaj zrobił to, robi to gość, ten kanał, polecam też. Gorzowskie Centrum Biblijne, Wiesław Dawidowicz. Popatrzcie. Szalom, witam wszystkich serdecznie na naszym dzisiejszym rozważaniu w odpowiedzi na film pastora Jankowskiego, który w mojej opinii przedstawił ruch mesjański w bardzo złym świetle. Chciałbym przedstawić dzisiaj, czym w mojej opinii jest ruch mesjański, z którym de facto jestem związany ponad 30 lat, bo tak się udało, że złożyło, dziękować Bogu, że od 1985 roku jestem na tej drodze, jestem na drodze właśnie mesjańskiej i chciałbym teraz, abyśmy wspólnie zobaczyli, czy pokazać wam, bracia i siostry, czym jest w mojej opinii ruch mesjański. Przede wszystkim należy wspomnieć o tym, że ruch mesjański to nie jest ruch ani tak naprawdę chrześcijański, ani tak naprawdę judaistyczny. To jest... Dobra. Nie chcę tutaj badać tematycznie tej kwestii, ale wiecie co, pokazałem wam człowieka, którego jak słucham, to wymiękam. Są rzeczy, z którymi się w jego przekazie nie zgadzam, dlatego że ja mam uformowany, ukształtowany umysł poprzez 30 parę lat mojego adwentyzmu. On ma 30 ponad lat swojego mesjaństwa w głowie, ale wiecie co? Jak słucham jego, na przykład jak odpowiada na zarzuty tutaj Jankowskiego, pastora Jankowskiego, on tak mówi ładnie, czy odpowiada na kwestię szabatu, polemika z pastorem Cyrikasem, wiecie co? On robi to tak pięknie. Tam jest taki dobry duch. Tam nie ma jadu. Co ja u siebie odkryłem ostatnio, ten odcinek, który nagrałem z przeprosinami za odcinek wcześniejszy, w którym pojawiła się kropla jadu na moim języku. Mój żmijowy język. Okazało się, że pluje jadem. Dlatego przeprosiłem Artura Jankowskiego, przeprosiłem tamto zgromadzenie. Ja z nimi się nie zgadzam w bardzo wielu kwestiach, ale ja nie mam prawa osądzać tych ludzi, czy szufladkować ich i mówić, że to jest źródło, to jest wężowisko żmij, czy coś takiego. Nie. Żmija była we mnie. Ja dlatego musiałem uderzyć w pokorę i przeprosić, bo zdałem sobie sprawę z tego. Zobaczyłem krople jadu żmijowego na moim języku. A tutaj jak słucham Wiesława Dawidowicza, którego mi poleciła kiedyś Wiola, która znalazła mój kanał i stąd zaczął się nasz kontakt.
Ona mi poleciła kiedyś ten kanał i zacząłem słuchać. I wiecie co, z wieloma rzeczami nie zgadzam się tam. Dlaczego? Dlatego, że ja mam inaczej ukształtowaną, inaczej ukształtowane podstawy, fundament moich wierzeń i dlatego się nie zgadzam w pewnych kwestiach. Ale na pewno się zgadzam z duchem, który tam jest propagowany. Tam jest propagowany duch właśnie taki jak na tym kanale Hayach TV, gdzie ci faceci mówią, badajcie, sprawdzajcie, czy tak się rzeczy mają. Ale przede wszystkim przyjmijcie Ducha Chrystusa. Ducha Chrystusa, który czym się charakteryzuje? Jest łagodny, jest cierpliwy, jest taktowny, jest delikatny, żeby nikogo nie zranić. I wiecie co, w moją osobowość czasami wedrze się ten duch tego świata, duch demoniczny, duch diabelski i wtedy się pojawiają te krople jadu na moim języku. I dlatego wszystkich ludzi, których kiedykolwiek tutaj w czasie tych moich filmów zraniłem, wszystkich was przepraszam. Wszystkie zgromadzenia przepraszam. Bo ja już w tej chwili nie pamiętam. Ja mam w ogóle mam problem z pamięcią. Ja już nawet nie pamiętam. Jeżeli kogoś z was dotknąłem gdzieś, wpiszcie mi się w komentarzu. Ja was osobiście przeproszę. Możecie podać numer telefonu, czy zadzwonić do mnie. Ja was osobiście przeproszę. Tak jak przeprosiłem ostatnio Jasia. Rozmawiałem z Jasiem, którego gdzieś w rozmowie z jego synem zraniłem. I to było też złe. Przekroczyłem pewne granice dobrego tonu i smaku. Odkrywam w sobie tego drania, którego Bóg chce wyczyścić ze mnie. Ponieważ Bóg daje mi czas na tą autorefleksję taką głęboką. No daje mi czas, no bo żyję. Cały czas żyję. Nie jestem szprycowany morfiną przeciwbólową te plaster, tylko noszę, które uwalniają tą morfinę, ale ona nie odbiera mi światła z głowy. Wydaje mi się, że mówię do rzeczy. To ponieważ Bóg daje mi ten czas i odkrywam w sobie tą zgniliznę, wiecie co, ten syf tego świata, ducha tego świata, to reperuję, to naprawiam to. Wycofuję się z tego. To jest nawrócenie. To jest ten ogień doświadczeń. Wchodzę w doświadczenia z ludźmi. Dlaczego Bóg wymyślił coś takiego, że mamy być wśród ludzi? Mówi, jesteście solą ziemi. Co to jest sól? To jest przyprawa, której niewiele się daje, ale ona dodaje smaku. I ja chcę być solą ziemi, czyli chcę być takim człowiekiem, który dodaje smaku ludziom w życiu ludzi, którzy szukają odpowiedzi na pytania, w Biblii szukają odpowiedzi na wiele pytań. I jeżeli ja będę zaczątkiem nowej drogi dla kogoś, a jestem, wiem, że, no, bo mam wiele, wiele spotkań, spotykam się z wieloma ludźmi i wiem, że jestem takim zaczątkiem. Bóg użył mnie jako, wiecie co, używa mnie jak takiego narzędzia. To jest narzędzie. To jest akurat pilnik, diamentowy pilnik, który kupiłem gdzieś tam kiedyś w Lidlu. Fajna rzecz, lubię takie gadżety. To jest taki coś a la długopis, ale w środku jest pilnik, którym mogę naostrzyć nóż. To jest mała rzecz, mały gadżet. I mogę naostrzyć nóż. To jest narzędzie. Ja jestem tylko takim pilniczkiem, takim narzędziem w rękach Boga i każdy z nas, zarówno Wiesław Dawidowicz, jak i Seba z Hayach TV, jak i Robert Frycz, trener. My wszyscy jesteśmy narzędziami, które spełniają swoją jakąś rolę. Robert Frycz odsłania, zdejmuje gacie temu systemowi. Odsłania, taką zasłonę zdejmuje i mówi do ludzi, nie bądź głupi. Nie daj się wmanewrować w ten system. Rób wszystko, żebyś był uwolniony od tego systemu. Miej dom niezależny od
energetycznie od wszystkiego dookoła. On takie fajne, podaje takie fajne pomysły, no piękne pomysły i podaje to w tak piękny sposób, że ja słucham i normalnie banan mam na buzi, gęba mi się śmieje i jestem odstresowany, bo patrząc na tą rzeczywistość, tą polską na przykład, naszą lokalną, czy europejską, wspólnotową, czy ogólnoświatową, widząc ten cały syf, ja jestem zdegustowany i popadam w depresję. Ale potem sobie włączam Roberta Frycza i wlewa się miód w moje serce. I mówię, wow, ale Boże, jakich Ty masz pięknych ludzi. Potem otwieram kanał Hayach TV i patrzę na ludzi, którzy badają Biblię, studiują Biblię. I Bogu dziękuję, mówię, Boże, dziękuję Ci, że masz takie naczynia. Bo ja jestem też tylko narzędziem, tylko naczyniem. Jeżeli ja komuś, w kimś zainicjowałem to zainteresowanie Biblią, zainicjowałem to, że warto przyjść do Chrystusa i doświadczyć tej mocy, która przemienia najpierw mnie w relacji ze światem, która odsłania tą rzeczywistość w tym najszerszym aspekcie i pokazuje w proroczych wizjach Księgi Objawienia, Księgi Daniela, do czego zmierza ten świat i jak będzie dalej, czyli ja nie jestem zaskakiwany, mnie już nic nie zaskoczy, bo ja znam na tyle, na ile poznałem. Znam proroctwa, więc wiem, w którą stronę to idzie. Słucham Dawidowicza Wiesława, oglądam jego kanał, Gorzowskie Centrum Biblijne i też płynie miód na moje serce, bo patrzę, jak można prowadzić polemikę, ale w duchu Jezusa. W duchu Jezusa. Kim jest Dawidowicz? To jest taki sam grzesznik jak ja. Kim jest Seba? To jest taki sam grzesznik jak ja. Kim jest Robert Frycz? Taki sam grzesznik jak ja. Tylko my jesteśmy grzesznikami, którzy gdzieś coś w pewnym momencie naszego życia załapaliśmy, tą iskrę złapaliśmy i okazuje się, że mamy podobny sposób patrzenia na rzeczywistość. I wspieramy się w ten sposób. Jak ja ich oglądam, wspiera mnie ten facet czy tamten. Jest jeszcze jeden kanał. Gość nazywa się Michał Mazur. Zobaczcie. W sercu twym ty decydujesz sam, czy twoim pustusz wie wszechmocny Pan, czy szatan słowo wiary do twoich ust. Jezus Chrystus, on uczyni cud. Facet, który mieszka też w Anglii i jest szalenie uzdolniony. On jest jakimś budowlanym inżynierem, chyba nie wiem, kim tam jest z zawodu, ale jest miłośnikiem Słowa Bożego. On wierzy w płaską ziemię, czyli nie wierzy w tą kulkę, w którą ja jeszcze wierzę. Może jeszcze nie dorosłem do tak głębokiej wiary. On wierzy biblijnie, stara się wierzyć. On zachowuje święta biblijne, szabat zachowuje, od zachodu do zachodu słońca. Jak oglądam jego filmy, widzę, jak on potrafi wypunktować ludzi, którzy go atakują, bo są ludzie, którzy go atakują. I on potrafi zgryźliwie odpowiedzieć. To jest to, co powiedzmy mnie się nie podoba, ale to może mi się podobać albo nie podobać. Ma taki styl bycia. Bardzo lubię go słuchać, dlatego że ten facet podaje argumenty. Pokazuje w Biblii. To jest wszystko u niego przemyślane, poukładane. To jak odpowiada na... wiecie co, jak... Przepraszam, gacie zdejmuję. Fałszywym nauczycielom, tak powiem.
On wymienia ich z imienia, nazwiska, odpowiada publicznie, ponieważ publicznie zostaje wywołany do odpowiedzi, to on publicznie odpowiada, ale odpowiada czasami tak wet za wet. No to jest to, czego nie powinno się robić. Ja modlę się o to, żebym ja nie robił tego w ten sposób, wet za wet, tylko żebym potrafił, tak jak Wiesław Dawidowicz, odpowiedzieć, albo jak Seba, po prostu merytorycznie. A kto z tego zbiornika, jakim dzisiaj jest internet, bo to jest najczęściej zbiornik, w którym jest, wiecie co, są rzeczy piękne, coraz mniej jest pięknych, ale jest syf też. Kto sobie co weźmie z tego zbiornika, to jest jego sprawa. Wolność polega na tym, że Bóg daje każdemu z nas prawo wyboru. Ty wybierasz, czy chcesz takiego Boga, ty wybierasz, czy chcesz taki sposób myślenia, czy chcesz iść za kanałem Ewangelizujmy biblijnie, który przepraszałem publicznie, czy chcesz iść za Michałem Mazurem, czy chcesz iść za Ruchem Mesjańskim, czy wybierasz pastorów adwentystycznych, których ja bardzo często polecam, jeśli są dobre wykłady, dobre kazania, naprawdę polecam, bo piękne rzeczy przedstawiają. Każdy z nas, oj, chyba mi cukier spadł, bo czuję drżenie w rękach. Każdy z nas wybiera sam. Każdy wybiera sam to, co chce, to, co mu odpowiada, to, co mu pasuje. I to te cztery kanały chciałem dzisiaj przedstawić wam. To są cztery postawy, które ludzi, którzy coś tam przedstawiają. Na przykład w samochodzie. Cześć i chwała. W każdym momencie Jezusowi bynajmniej nie w sakramencie. Chcę powiedzieć, dlaczego krótkie świadectwo złożyć. Dlaczego nawróciłem się do Jezusa Chrystusa? Przez do 24 roku życia mniej więcej nie byłem człowiekiem świadomie wierzącym. Może mniej więcej do 18 roku życia byłem w jakiś sposób formalny katolikiem, ale gdzieś tak koło... I on przedstawia tutaj swoje świadectwo, przedstawia bardzo często właśnie swoje przemyślenia jakieś, dlaczego nie jest katolikiem. Naprawdę to jest poukładane wszystko w jego głowie. Warto go słuchać. Warto, ja polecam z czystym sercem. Te cztery kanały wam polecam. I pojawiają się różnice w poglądach na tematy takie mniej istotne. Czy Jezus był 72 dni w grobie, czy 72 godziny w grobie? Czy ziemia jest płaska, czy okrągła? To jest sprawa, którą będziemy badali do samego końca. Być może ja za życia już nie zrozumiem, że Ziemia jest płaska, na przykład. Być może nie zrozumiem czegoś tam jeszcze, ale wyczytałem w liście do Koryntian, Paweł pisze coś takiego. Słyszę bowiem najpierw, że gdy jako zbór się schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Tu jest odpowiedź. Muszą być między zborami, między ludźmi podziały. Dlaczego? Aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Którzy spośród nas jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami? My możemy udawać prawdziwych chrześcijan. Można założyć maskę i udawać: o bracie, miłuję cię, o bracie, błogosławię cię. No, bardzo często ludzie używają takich słów. Jest to maska. Dlaczego? Dopiero życie pokaże, życie tego człowieka pokazuje, kim on jest. Moje życie pokazuje, kim ja jestem. Ja dlatego w nagraniu gdzieś tam, w którymś odcinku mówiłem o tych pieniądzach, że jeżeli będę
zobaczycie, że ja proszę o wsparcie finansowe, co nie jest przecież rzeczą złą. Nie wolno mi ocenić tego, że to jest rzecz zła, ale mówię, że w momencie, kiedy zobaczycie u mnie taki pasek, być może przeżyję doświadczenie takie, że bieda kompletnie zajrzy mi tutaj pod strzechę, to wtedy mówię, to nie słuchajcie mojego kanału, to znaczy, że zaczynam robić coś dla pieniędzy, a nie chcę tego. Modlę się do Boga, żebym nie musiał, nawet jeśli będę biedował, żebym nie musiał prosić o wsparcie, tylko żebym miał cały czas zaufanie w to, że Bóg mnie zaopatrzy. Ale nie wolno mi z drugiej strony osądzić drugiego człowieka, który prosi o wsparcie. Robert Frycz, trener, na swoim kanale prosi o wsparcie, bo on jest trenerem i on mówi, ja z tego żyję. On mówi otwarcie, że z tego żyje i prosi o wsparcie. Mi nie wolno ocenić drugiego człowieka, który prosi o wsparcie, a zdarzało mi się, że to robiłem. Tego nie wolno mi robić. Mam być prawdziwym chrześcijaninem, a prawdziwy chrześcijanin kieruje się zasadą z 13 rozdziału listu do Koryntian. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Ja czasami potrafię myśleć coś złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Wiecie co, ja dzisiaj rozmawiałem z moją byłą żoną, która jest osobą, ona jest katoliczką. Rozmawiałem dzisiaj z nią ponad godzinę. Ostatnio długo rozmawiamy, dużo rozmawiamy, bo ona potrzebuje rozmowy, bo jest sama. Jej mama jest, ma 89, 87 lat. To jest bardzo poważny wiek. Zaczyna jej się sypać organizm. Przy tym potrafi być bardzo przykra. I rozmawiałem z Ewą i to jest osoba, która, wiecie co, ona ma takie patrzenie na ludzi, że ona, tak jak tu jest napisane, wszystko zakrywa, wszystkiego się spodziewa, wszystkiemu wierzy, wszystko znosi. Czasami tylko gdzieś tam po nocach buczy do poduszki, płacze. Ale ona patrzy na ludzi, na lekarza i mówi, jejku, jaki to jest cudowny człowiek. Ja patrząc na niektórych lekarzy, to widzę naprawdę draństwo takie. Widzę, że jest to facet, który nie interesuje się pacjentem, to jest kolejny numer w jego, gdzieś tam na jego łóżku, na jego dziale szpitalnym, który dzisiaj jest, jutro nie ma. Będzie następny. A Ewa jest osobą, która ma taką miłość, tyle miłości do ludzi. Nie jest łatwą osobą, jest bardzo emocjonalna, jest bardzo wrażliwa, bardzo często nadwrażliwa, ale uczę się od niej miłości, która wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystko znosi. Modlę się o nią, proszę Boga, żeby ją wspierał. Wiecie co? Odkrywam, jak wiele mi brakuje jeszcze. Jak wiele mi brakuje. I wam życzę tego samego, żebyście kierowali się w życiu tą zasadą, zasadą miłości, która jest opisana na wszystkich stronach Biblii, zarówno Tora, Starego Testamentu, jak i wszystkie księgi Nowego Testamentu pokazują, że Bóg jest miłością. Ja próbuję przedstawiać Boga, tego Boga inaczej. Ostatnio mi Wiola wysłała, mówi, Zbyszek, weź przeczytaj druga księga Mojżeszowa, rozdział bodajże 20. Pierwszy, tak, wiersz 14 i 15. Jeżeli ktoś zastawia na bliźniego swego zasadzkę, by go podstępnie zabić, to weźmiesz go
nawet od ołtarza mojego, by go ukarać śmiercią. Jan mówi, Zbyszek, przemyśl to, zastanów się. To tak jest napisane. Jeżeli ktoś zastawia, kto uderzy ojca swego albo matkę swoją, poniesie śmierć. Kto porwie człowieka, to czy go sprzedał, czy też znaleziono go jeszcze w jego ręku, poniesie śmierć. I mówi do mnie, popatrz, jakie jest prawo Starego Testamentu. Ale czy to prawo mówi o tym, że Bóg żąda śmierci? Nie, to prawo pokazuje nieuchronność, która spotka człowieka, który łamie te zasady. Człowiek, który uderzył ojca swego, poniesie śmierć. Co to znaczy? No jeżeli jesteś takim człowiekiem, który ma taki stosunek do swojego ojca, jaki by on nie był, to jest to tragiczne. Jeżeli jest to twój ojciec, to ty masz być dla niego jak syn. I ona mi mówi, zobacz, Bóg taki jest. Przecież to Bóg tutaj żąda śmierci. Wiecie co? Co wam powiem? Bóg żąda zmiany twojego serca. Żebyś nie musiał być skazany na śmierć. Bo jeżeli robisz te chamskie rzeczy, które tu są opisane, tak się zachowujesz w stosunku do drugiego człowieka, to po prostu zginiesz. Sprawiedliwość jest... Bóg jest sprawiedliwy i ta sprawiedliwość jest nieuchronna. Wiesz co, jeżeli się nawrócisz do Boga, jak dotrze do twojej łepetyny, jak dotarł do mojego łba, jaki potrafiłem być podły, to wiecie co, to wtedy tak dziękowałem Bogu za krew baranka. Mówię, Boże, a Ty wymyśliłeś ratunek dla mnie, żeby mi to uzmysłowić, jaki ja podły jestem i że Ty to bierzesz na siebie, jaki Ty jesteś dobrym, jakim dobrym Bogiem jesteś, Boże mój. Boże, to Ty Syna swojego oddałeś, żeby do mojej łepetyny dotarło, co to jest grzech, żebym ja się w końcu od tych grzechów odwrócił. To jest chrześcijaństwo, to jest idea biblijnego chrześcijaństwa, to jest idea, która jest zawarta w tej księdze. Czy to Stary Testament, czy Nowy Testament. To wszystko jest po to, żeby pokazać podłość grzechu z jednej strony i piękno Boga z drugiej strony. Bóg jest źródłem życia, a grzech, który w nas mieszka, szatan, który ma dostęp do tej naszej natury, do tej podłości, która w nas jest i on potrafi rozdmuchać i to doprowadza do tego, że uderzę ojca albo sprzedam człowieka. To pokazuje dobroć Boga z jednej strony, ale nieuchronność śmierci, która spotka każdego człowieka, który nie porzucił grzechu, który nie odwrócił się od grzechu, nie przylgnął sercem do Chrystusa i nie zaowocowało to odrzuceniem grzechu. Spotka go śmierć. Będzie drugie zmartwychwstanie, gdzie wszyscy ci podli ludzie zostaną obudzeni i zostanie im przedstawione, to będą miliardy ludzi, zostanie im przedstawione ich całe życie, każdemu z osobna. Nie wiem, jak to Bóg zrobi, ale on może to zrobić. I pokaże to postawę tych ludzi i oni wtedy zrozumieją, dlaczego umierają. I ten grzech ich zabije. Nie Bóg ich zabije. Ten grzech, który w nich wrósł się w nich, a oni tego nigdy nie puścili, ten grzech ich zabije. To rozsadzi ich jak bomba od środka, jak granat w środku, wewnątrz. I to ich zabije, zniszczy. O tym mówi Biblia. I teraz na jakim poziomie zrozumienia jesteś ty czy ja, to nie ma znaczenia. Na jakim punkcie, czy na tej prostej naszego życia, czy jestem tu, czy tu, czy tu, czy rozumiem pewne rzeczy tak, czy siak, czy owak. To nie ma znaczenia. Wiecie, co ma znaczenie? To, co ja zrobię z tą świadomością, która do mnie dociera, bo Bóg cały czas
On ciągle puka do mnie i do mojego serca i on chce mi pokazać całą tą zgniliznę mojego życia. Chce ci pokazać to, co w tobie było złe, żebyś porzucił grzech. A co to jest grzech? To przestępstwo przykazań. Macie Torę, macie całe prawo, bo to nie tylko te 10 przykazań, to jest taki główny zarys. Potem jest to zapisane na tych kamiennych tablicach, na tych zwojach jest zapisane, co jest grzechem, a co nie. Czyli co jest tym, co ciebie zniszczy i zabije. A czego nie będzie w Królestwie Jezusa. Bo w Królestwie Jezusa jest świętość i czystość. On pokazał swoim życiem, na czym to polega. Okej, dobra. Trochę ludzi tutaj wymieniłem. Myślę, że nie będą mieli mi tego za złe. Bo myślę o nich naprawdę dobrze. To są piękni ludzie. Przedstawiłem wam tutaj garść pięknych ludzi. I przedstawiłem wam, pokazałem złoczyńcę. Złoczyńcę, który bardzo często nie potrafi w tych ludziach zobaczyć człowieka i sprzedaje takiego człowieka. Jestem winien śmierci. Ale wiecie co? Bóg mi pokazuje te rzeczy, naprawia mnie. I za to mu dziękuję. Wam życzę tego samego, żebyście przejrzeli na oczy. To nie polega na tym, żebyś się włączył i był tu, w tym kościele, czy w tym kościele, czy w tym kościele. Jezus powiedział kiedyś do dziewczyny przy studni. Pamiętacie, co powiedział? Spotkał się z kobietą przy studni. Już zaraz wam powiem, to będzie ostatni tekst i zamykam. Ojejku, no gdzież to jest? Jest. 4 rozdział Ewangelii Jana. 23 wiersz. 22. On spotkał się z taką kobietą, która myślała, że wszystko dobrze rozumie. Jezus jej mówi tak. 4:21. Rzekł jej Jezus. Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Ani wśród ruchu mesjańskiego, ani wśród Hajach TV, ani u Michała Mazura, ani u Zbyszka Fijałkowskiego. Wy czcicie to, czego nie znacie. Jezus wiedział, co czci i kogo czci. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. On mówi, to wszystko masz tu, od Żydów. Cała prawda jest tutaj. Ona była u Żydów. Hebrajczycy mieli depozyt, ten brylant nosili cały czas. Lecz nadchodzi godzina i teraz już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by tak Mu cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu oddają cześć, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Wow. Ani tu. Nadchodzi godzina, już jest, gdzie prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Jeśli masz ducha, sprawdzasz go, czy jest prawdziwy, poprzez słowo, to żyj według tego. Wtedy oddajesz cześć Ojcu. Cześć Bogu, który stworzył świat, który trzyma wszystko słowem swojej mocy. On to wszystko w garści trzyma, nie wiem jak. To jest jedyna religia. I to jest ten czas, kiedy otwieram kanały dzisiaj, mogę oglądać ludzi, którzy oddają Bogu cześć w duchu i w prawdzie. I moje serce rośnie i mówię, wow, Boże! Boże, jakie to piękne! Dajesz mi oglądać końcówkę historii świata. Dajesz mi obejrzeć i zobaczyć, jak się ludzie nawracają. Jak naprawdę nie potrzeba nigdzie żadnych nauczycieli, żadnych przywódców, bo tam, gdzie takie coś się pojawia, to natychmiast to zostaje zepsute. Szatan wie, jak tam wejść i popsuć to wszystko. Na przykładzie, no to wszystkie kościoły to mają. 7 kobiet
uchwyci się jednego mężczyzny. Wszystkie kościoły są popsute. Jezus mówi, wszystkie są popsute. Przez Izajasza 4:1. Okej, dobra, bo znowu nowy wątek rozpocznę, a to nie o to mi chodzi. Podzieliłem się z wami dzisiaj tym, co przeżywam ostatnio i co jest moim zdaniem piękne i niezwykłe. Trzymajcie się. Zostańcie z Bogiem. Zaraz zjem obiad, bo czuję spadek cukru. Trzymajcie się. Zbigniew dobrze się trzyma, dobrze się czuje, jak na razie. Jak zamilknie kanał, to znaczy, że Zbyszka już nie ma. Nie wiem, czy moja żona poinformuje film osobnym jakimś tam, ale będziecie wiedzieli. Na Facebooku najprawdopodobniej będzie komunikat, Zbyszka już nie ma wśród nas. Zbyszek jest przygotowany, w przechowalni jest do zmartwychwstania w dniu ostatecznym, czyli kiedy Jezus wróci. Wtedy nastąpi zmartwychwstanie. Zbyszek wstanie troszkę wcześniej, żeby zobaczyć przychodzącego Chrystusa. Bogu za to dziękuję, za tą świadomość. Trzymajcie się. Zostańcie z Bogiem. Hej.